Marcin Adam, Leśna Rzeka, Wydawnictwo Arte, czyta Daniel Frontczak. Tę książkę dedykuję mamie, która była moim aniołem. Wielkie wydarzenia poruszają się na małych zawiasach. Stephen King, rozdział pierwszy. Powszechna to wada ludzi nie pamiętać o burzy, gdy może spokojne. Niccolò Machiavelli, Książę, Sali, Kanada, Sajasant. Była już jesień, a w Saja Sand, sennej miejscowości leżącej na północny wschód od Montrealu, wiatr gnał pożółkłe liście klonów. Na ulicy Rue de la Croix, przy numerze 1920, droga zakręca ostro, a pędzone w wichrem liście zawsze tworzą w tym miejscu naturalny kopiec. Stojący tu dom od pięciu lat był opuszczony. Służby miejskie jakoś nie kwapiły się, by sprzątnąć susz nagromadzony przed nim przez ten czas. Podobno budynki stojące na zakrętach lub rozstajach dróg nie należą do zbyt szczęśliwych. Sally Patterson, mieszkająca w domu obok, wierzyła w to bardzo mocno. Co było zrozumiałe, gdyż była pasjonatką Feng shui. Nie lubiła mieszkać obok opuszczonego domu. Przerażał ją. Wiązało się z nim to wszystko, o czym chciała raz na zawsze zapomnieć. Tego wieczoru sali usiadła na welurowej kanapie w salonie i delikatnie przejechała dłonią po nowym obiciu. Było przyjemnie gładkie i miękkie. Przypominało jej skórę cieląt, które widywała na farmie wujka Morisa, gdy była małą dziewczynką. Nalejesz wina, zwróciła się do męża, który kręcił się przy wyspie kuchennej. Właśnie otwieram butelkę odparł Tomasz. Dzisiaj jest piątek i nasz romantyczny wieczór. Tomasz był w dobrym nastroju. Za trzy lata miał przejść na emeryturę, a sali stale mu się podobała. Miała w sobie coś z arystokratki. Zawsze myślał o niej właśnie w ten sposób. Błyszczące, jasne włosy falami spływały jej na ramiona. Nie wiedział, jak to robiła, ale wyglądały i pachniały. Dokładnie jak tego dnia, kiedy ją poznał na uniwersytecie. Naprawdę mało się zmieniła i nie widać było po niej, że skończyła 58 lat. Ciągle miała w sobie dużo dziewczęcej świeżości. Jej dziadek i babka byli Rosjanami. Uciekli przed rewolucją, zostawiając wszystko: pokaźny majątek, pałac, kilka kamienic i fabryka. Wiatr Historii zdmuchnął to wszystko niczym garść okruszków. Zabrali tylko siebie i swoją miłość. Może jednak właśnie to było najcenniejsze. Ta historia i słowiański geny sprawiły, że sali była taka niezwykła. Znała tylko dwa słowa po rosyjsku: kartinki, czyli obrazki, i blać, podobno jakieś straszne przekleństwo. Sali nie potrafiła wyjaśnić jednak, co oznaczało, blać i tyle. To ja zrobię nastrój. Sali wstała i wzięła z regału ciemny lampion z ręcznie robioną świecą Stone Glow, Leather and Saffron. Takie świece można znaleźć w paryskim hotelu Ritz. Sali kochała ekskluzywne przedmioty. Postawiła świece na barku przed kanapą i włączyła telewizor. Natychmiast rozległ się dźwięk o wiele za głośny, gdyż Thomas poprzedniego wieczoru słuchał koncertu The Rolling Stones, swojego ulubionego zespołu. Włosy miał już przerzedzone, ale ta muzyka sprawiała, że znowu mógł poczuć ducha buntowniczej młodości. My również jesteśmy drapieżnikami. Pionowa postawa, oczy ustawione na wprost, niezwykła inteligencja to cechy typowego drapieżnika, z telewizora przemówił poważnym głosem speaker. Gen zabijania. Czy można w ogóle o czymś takim mówić? Zdecydowanie tak. Co to ma być? oburzyła się sali, natychmiast wyciszając dźwięk. Znowu jakieś głupoty czy w tej telewizji nie mogą puścić już nic normalnego? Ciągle tylko jakieś zabójstwa kochanie, wyłącz to pudło już nadciągam z winem No właśnie, po co ja w ogóle włączyłam telewizor Zbeształa się sali. Tadam zawołał wesoło Tomas, podchodząc ze srebrną tacą. Na której stały kryształowe kieliszki i butelka Pilittelli Cabernet Merlon z regionu Ontario. Rocznik 2013. Nie zabrakło małego talerza serów Bufor i Camembert prosto z Francji. Tomas starał się kultywować tradycje kulinarne. Dziękuję, pięknie to przygotowałeś, odparła sali, czyniąc jeden zgrabny ruch, by wyłączyć telewizor. Uśmiechnęła się przy tym w filmowy sposób. Mam żonę jak Trump, pomyślał Tomasz z dumą. Nie lubię drania, ale nie jest głupi i wie co dobre. Słowianki są najpiękniejsze na świecie. Postawił tacę na barku przed kanapą. Wino zakołysało się w kieliszkach. Z jednego z nich kilka czerwonych kropel poleciało na śnieżnobiały dywan. Uważaj co robisz, fuknęła sali której dobry nastrój prysł nagle jak medlana bańka. Już przestał ją obchodzić romantyczny wieczór, obecność piątku i początek weekendu. Czerwona plama na białym dywanie i speaker w telewizji uruchomili spiralę ponurych wspomnień. To da się wyczyścić, bąknął Tomas, ale żona już go nie słuchała. Podał jej kieliszek, który odebrała machinalnie, patrząc daleko w przestrzeń. Zapadło krępujące milczenie. Zupełnie jak na pierwszej randce, kiedy niespodziewanie skończą się tematy, a przecież Sali i Tomas byli małżeństwem od ponad trzydziestu lat. Słuchaj, powiedziała nagle jak uważasz, co się z nią stało? Niby z kim zdziwił się Tomas z tą małą od Rejnolców Sali wskazała ręką w stronę opuszczonego domu sąsiadów. Nie udawaj, że nie pamiętasz, co się tam stało pięć lat temu Tomasowi stężała twarz. Upił łyk wina, już wiedział, że wieczór jest zniszczony. Zo. Polska, Warszawa. Witam tu, Robert z recepcji, oznajmił głos w domofonie. Przyszła dziennikarka na spotkanie, czy mogę ją do pana wysłać na górę? Tak, niech wejdzie. Mruknął Zo, przecierając oczy. Włosy miał rozczochrane, bo przed chwilą drzemał na kanapie. Spojrzał na zegarek, dochodziła piętnasta. Pewnie znowu jedna z tych blogerek, których teraz pełno. Pomyślał, udając się do łazienki, by trochę się odświeżyć. Z lustra spojrzała na niego twarz czterdziestoletniego mężczyzny, łudząco podobna do twarzy aktora grającego sojera w serialu Lost. Zo często w swoim życiu słyszał to porównanie. Miał jeszcze sporo czasu do wizyty. Wjechanie windą na ostatnie 52. piętro najwyższej wieży mieszkalnej w Unii Europejskiej, potocznie zwanej żaglem, zabierało trochę czasu. Co ciekawe, inspiracją dla projektanta budynku Daniela Leipzkinda wcale nie był kształt żagla, tylko skrzydło orła, symbol zmieniającej się Warszawy. Jak to często bywa, dzieło na przekór twórcy zaczęło żyć własnym życiem. Skrzydło jak inspiracja gdzieś uleciało, a żagiel pozostał. Wczoraj też jakaś była, pomyślał Zoo przemywając twarz. Sama nie wiedziała o co pytać. Dziennikarki od siedmiu boleści i wszystkie w okularach zerówkach. Ruszył do kuchni, nalał wody do szklanki i wyszedł na balkon. Powoli zbliżył się do balustrady, która była podłużną taflą szyby i oparł się o nią. Widok na centrum Warszawy był oszałamiający, ale Zo miał lęk wysokości. Codziennie jednak starał się z nim walczyć, chociaż serce zawsze mocniej mu biło, gdy był na balkonie. Zawsze, gdy podchodził do balustrady, upewniał się, że ta znajduje się na swoim miejscu. Muszę powiedzieć Tatianie, żeby nie czyściła tej szyby tak dokładnie. Może wtedy będzie bardziej widoczna, pomyślał. Gdy zadźwięczał dzwonek, zo postawił szklankę na stoliku obok popielniczki. Otworzył drzwi, na którym stała ciemna szatynka w wysokich szpilkach, prawie równa z nim wzrostem. Miała duże brązowe oczy, a pod jej bluzką rysował się zarys całkiem sporych piersi usta też miała wydatne. Czy one wszystkie, usta i cycki robią sobie u tego samego chirurga? przemknął mu przez myśl. Ostatnio przeżywał istny najazd młodych dziennikarek. Wszystko przez artykuł o muzykach, którzy stali się milionerami. Ponad dziesięć lat temu Zo nagrał tylko jedną piosenkę, która nie schodziła z list przebojów. Później dobrze zainwestował pieniądze z pierwszej i zarazem ostatniej płyty. Teraz, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszyscy sobie o nim przypomnieli. Nawet jakaś telewizja śniadaniowa chciała go zaprosić, ale odmówił i oświadczył, że o siódmej nie wstanie, nawet dla prezydenta. To również zacytowano, przez co zrobił się wokół niego jeszcze większy szum. Wszystko przypominało wielką śnieżną kulę pędzącą ze stoku. Z każdą sekundą kula rosła, przyklejając do siebie nowe warstwy śniegu, choinki i zabłąkanych narciarzy. Tak to widział Zo i miał szczerze dosyć tej odgrzewanej popularności. Nie pracował nad żadnym materiałem, a po tym, co ostatnio się wydarzyło, najbardziej chciałby o nim zapomniano. Na szczęście jak na razie nikt nie odkrył jego tajemnicy. Był jednak czujny. Dobrze wiedział, że dziennikarze potrafią dotrzeć do najpilniej skrywanych sekretów. Niby rozumiał, że taka była ich praca, ale uważał, że tak naprawdę to lubowali się w wyciąganiu trupów z szafy. Niczego nie tworzyli sami, tylko krążyli w bezpiecznej odległości niczym sępy wypatrujące ofiar. Zo zmierzył wzrokiem dziewczynę. W zeszłym tygodniu odwiedziła go podobna dziennikarka. Cholera, może to ta sama odruchowo dotknął czoła. Nie, to niemożliwe. Tamta miała okulary, to pamiętam. Na szczęście dziewczyna rozwiała jego wątpliwości. Witam, Bianka Cerda wyciągnęła do niego dłoń, Jej paznokcie zdobił starannie wykonany hybrydowy manikur w kolorze klasycznej czerwieni. Ten sam odcień miały jej szpilki. Poprzednia dziewczyna nazywała się jakoś inaczej, ale na pewno nie Bianka. To dosyć charakterystyczne imię, zapamiętałby. Poza tym, gdyby się znali, to by się nie przedstawiała. Te laski czasami są strasznie głupie, ale z pewnością nie aż tak, pomyślał. Witam. Uścisnął jej rękę. Przedstawienie się uznał za zbędne. Przyszła, więc wiedziała, kim jest. Chciałabym zrobić z panem wywiad, powiedziała dziewczyna uśmiechając się szeroko. Zapraszam w moje skromne progi, uczynił szeroki gest ręką, ale towarzyszyło temu lekkie westchnienie, sugerujące, że kosztowało go to sporo mentalnego wysiłku. Dziewczyna nie zauważyła tego, wodząc ciekawie wzrokiem po luksusowym apartamencie. Rozległy hol wyłożony po sufit płytami z naturalnego kwarcu Otaczały masywne filary. Po lewej stronie hall zmieniał się w kuchnię, która błyszczała czernią. Łączyła się z salonem odgrodzonym od aneksu kompletem wypoczynkowym i doskonale wyposażonym barem, którego nie powstydziłby się najbardziej ekskluzywny nocny klub. Salon przechodził w sypialnię z ponadstandardowo szerokim łóżkiem umieszczonym na lekkim podwyższeniu. Wszystko było jedną wielką przestrzenią. Zero funkcjonalności, ale rozmach zapierał dech w piersiach. Po apartamencie spokojnie można było biegać i porządnie się przy tym zmęczyć. Od sypialni w głąb apartamentu biegł korytarz prowadzący w dalszą część, która niknęła w mroku. Tam znajdowało się studio nagrań i jeszcze parę innych pokoi, do których Zo rzadko zaglądał. Na samym końcu było wyjście na rozległy taras, gdzie znajdował się prywatny odkryty basen. Teraz nieczynny z powodu zimy. Był to również podłużny zewnętrzny bar. Wszystko przygotowane do organizowania wielkich imprez. W zasadzie odbyła się tu tylko jedna, ale był to istny armagedon. Usuwanie zniszczeń i sprzątanie trwało tydzień. Na tym koniec Zo więcej imprez już nie organizował. Główny element wystroju salonu stanowiła olbrzymia tafla szkła sięgająca od ziemi do sufitu. Rozpościerający się za nią widok na miasto naprawdę powalał. Architektura jest jak muzyka. Ma poruszać duszę. W istocie. W tym wnętrzu słowa Leipskańda nabierały prawdziwego znaczenia. Tam jest szafa, Zow wskazał na lustrzane drzwi. Jeśli chcesz coś powiesić. Blanka uśmiechnęła się szeroko, podając mu płaszcz. Kobieta niewielu słów, pomyślał. Zapraszam wskazał na czarną skórzaną sofę. Już czuł, że czeka go kolejny sztampowy wywiad, ale musiał ich udzielać. Może był dupkiem, ale na pewno inteligentnym. Fala go niosła, płynął więc na niej. W końcu życie było teatrem i gdy wzywano na scenę, po prostu trzeba było wyjść i grać swoją rolę najlepiej jak się potrafiło. Dziewczyna usiadła w wyreżyserowany sposób, odwracając się trochę bokiem do Zo. Dobrze wiedziała, jak przybrać pozy, by wyglądać lepiej. Zo tymczasem rozsiadł się wygodnie, zarzucając ręce na oparcie. Pierwsze pytanie zadam ja, powiedział. Tak, zatem słucham. Odparła lekko zdziwiona, a Zo spostrzegł, że obserwuje go z zaciekawieniem dziewczyny, której podoba się mężczyzna. Może być woda, cokolwiek, uczyniła nieokreślony ruch dłonią. W drugiej trzymała planer. Pewnie tam są te inteligentne pytania. Ale dłonie ma ładne, pomyślał Zo. Zawsze zwracał uwagę na dłonie. Gdy podał jej szklankę wody, dziewczyna poprawiła się na kanapie. Burgundowa spódnica z czystego jedwabiu opinała jej pośladki. Ona jest całkiem całkiem, przyznał w myślach. Lubił kobiece kształty i ubolewał, że ludzie, którzy obecnie zajmowali się modą, oględnie mówiąc nie przepadali za kobietami. A w końcu to oni kreowali trendy. Teraz każda kobieta z założenia była za gruba. Zo nigdy nie spotkał dziewczyny, która nie miałaby kompleksów, a zawsze chciał taką poznać normalną dziewczynę, człowieka z krwi i kości, ale było to nierealne marzenie. W zwariowanych czasach spotkanie kogoś normalnego niestety zakrawa na cud. Będę nagrywała, dobrze? Blanka poczekała, aż Zo zaoprobuje skinieniem jej pomysł, a następnie włączyła dyktafon w telefonie i położyła go na stoliku przed kanapą. Nie ma problemu, Zo wzruszył ramionami. Nie mam nic do ukrycia. Jest pan nazywany awangardą hip-hopu, zaczęła dziennikarka. Doprawdy? parsknął uśmiechem. Skąd biorą się te grafomanki? pomyślał. Dziewczyna zmieszała się lekko i zerknęła do planera. Jakie są teraz pana plany? W końcu od wydania pierwszej płyty, która była niezwykłym sukcesem minęło już wiele lat. Jaki pan, żachnął się po prostu Zo. A więc jakie są twoje plany, Zo? poprawiła się dziewczyna. Myślę o nagraniu nowego materiału ze starym składem, ale do tego muszę przekonać jeszcze resztę. To nie jest proste, bo każdy zajął się swoimi sprawami i musi minąć trochę czasu, nim się ich wszystkich pozbiera. Na przykład, misiek projektuje ubrania, ale sądzę, że powrócimy do robienia muzyki. Czuję odzew publiczności. A czy nie myślałeś o innym gatunku muzycznym? Tak. Zo podrapał brodę. Ostatnio zastanawiałem się nad operą. Nad operą dziewczyna szerzej otworzyła oczy. Dokładnie tak nie chcę się zamykać. Zo spojrzał na biust, rysujący się pod bluzką dziennikarki. Zastanawiał się, jakby wyglądała nago na Sofie. Blanka spostrzegła to i poczuła się nieswojo. Proszę, powiedz coś więcej To tajemnica Za uśmiechnął się krzywo Nie mogę zdradzać wszystkich moich planów. Co by to było, gdybyście wszystko o mnie wiedzieli z wyprzedzeniem? Jak podam terminarz na dziesięć lat do przodu, to nikt do mnie nie przyjdzie i będę musiał siedzieć tu sam, wskazał ręką na apartament. No tak. Widzę, że obserwujesz mój tatuaż, Zo lekko podniósł ręka w t-shirtu. To celtycki znak szczęścia, wyjaśnił. Tu mam najnowsze dzieło, dotknął dłonią lewej piersi. Może chcesz je zobaczyć? Dziewczyna w odpowiedzi skinęła głową. To chyba bardziej zainteresuje czytelników niż moje kolejne wymądrzanie się o muzyce. Chyba wszyscy mają mnie już dosyć zaśmiał się. Nie jestem przecież żadnym Chopenem czy Lutosławskim. Blanka również się uśmiechnęła. Ale to będzie kosztowało powiedział z zawadiacką nutą w głosie. Nie rozumiem? Skoro mam zdjąć koszulkę, to ty też coś zdejmij. Nie ma nic za darmo. Blanka uniosła brew. Może szpilki? Mm, jaka negocjatorka, pomyślał Uzo. Szpilki? Nie. Ja zdejmuję koszulkę, a ty bluzkę, stwierdził z kamienną twarzą. Nie, to nie najlepszy pomysł. Dziewczyna udała oburzenie, ale on już wiedział, jak błyszczą jej oczy, a powiększone usta rozchylają się. Idziemy w dobrym kierunku. Pomyślał. Sali podejmuje decyzję. Kanada, Saya Thomas Tomas nic nie odparł. Od dawna nie rozmawiali na ten temat, który teraz znowu powrócił jak bumerang, roztrzaskując w drobny mak ich strefę komfortu. Czasami byle szczegół potrafił go uaktywnić i wydobyć na powierzchnię. No powiedz. Co myślisz? Drążyła dalej sali. Przecież mieliśmy o tym nie rozmawiać, odparł ostrożnie Tomas. Czasami czuł się jak ofiara demonów swojej żony. Mieliśmy również nie wylewać czerwonego wina na nowy dywan, skrzywiła się złośliwie. Daj spokój. Rozmawialiśmy już o tym z tysiąc razy. I może właśnie za mało. Ciągle uważam, że ona to zrobiła. Słyszałam te krzyki, a gdy wyszłam z domu od strony ogrodu, przez duże okno ich salonu widziałam, jak ta mała stoi z zakrwawionym nożem, a krew kapie na dywan obok ciał rodziców. W tym miejscu żywopłot jest tak przerzedzony, że wszystko widać. Przestań! Znam tę historię na pamięć. Do domu Reynoldsów jest dobre dwadzieścia metrów. Może coś ci się przywidziało. Przyznaj się. Nigdy o tym nie pomyślałaś? Przestań wszystko bagatelizować. Sali z rozmachem wstała z kanapy. W ręce trzymała kieliszek, z którego wylało się trochę wina. Uważaj, dywan, ostrzegł ją Tomasz. A co, tylko tobie wolno wylewać? Proszę, uspokój się, porozmawiajmy. Nie chcę, żebyś się denerwowała tą sprawą. To już jest dawno za nami. Nie, mój drogi. Nie sądzę, żeby to było za nami. Dobrze wiem, co widziałam. Kiedy przyjechała policja, byłam pierwszą osobą, która złożyła zeznania. Ta mała zabiła swoich rodziców. Miała wtedy trzynaście lat. Wyobrażasz to sobie? Oczywiście, każdy powie, że po nastolatce można się wszystkiego spodziewać. W każdym razie ja złożyłam zeznania i byłam na kilku rozprawach w sądzie. Siedziała w kapturze i wyglądała jak mniszka. A wierz mi, do świętej jej daleko. Ty jeździłeś do pracy, ale ja spędzałam tu całe dnie i widziałam co nieco. Ona wcale nie była taka porządna. Mam wrażenie, że prawo w naszym kraju, mówiąc, to rozłożyła ręce, ma jeden cel: chronić bandziorów. A jeśli przestępca jest niepełnoletni, to już z miejsca staje się świętą krową. Najgorsze jest jednak zupełnie coś innego. No, powiedz, zachęcił ją pojednawczo Tomas. To, że ona niedługo wyjdzie. Może jutro, może pojutrze pewnie zwolnią ją za dobre sprawowanie. Wróci do swojego domu, bo niby gdzie miałaby się podziać. Będzie znowu naszą sąsiadką. Może nawet kiedyś urządzi grilla i zaprosi Ciebie, bo mnie to na pewno nie. Myślisz, że chciałabym stanąć z nią oko w oko? Rozumiem. Ale już o tym rozmawialiśmy, uciął Tomas. Już wiedział, do czego zmierza tyrada żony. Przestań mi to powtarzać jak mantrę. Po prostu chcę sprzedać dom i wynieść się daleko stąd. Zeznawałam przeciw niej, a ona tu niebawem wróci. To cholerne prawo tak działa, że uczciwy człowiek zostaje na lodzie. Zeznawałam przeciw tej małej psycholce, narażając siebie. Powinni skazać ją na długie lata, żeby gniła gdzieś w lochu. Kochanie. To tak nie działa. To nie średniowiecze, zaśmiał się lekko Tomas. W odpowiedzi sali spiorunowała go wzrokiem. Przestań, bo znów się czuję, jak w sądzie. Nikt nie bierze mojej strony. Daj spokój, nie mów tak. Przecież ja jestem z tobą. To się wyprowadźmy, wypaliła. Wiesz przecież, że na razie jest to niemożliwe, odparł Tomas. Musimy spłacić kredyt. Zostały jeszcze dwa lata. No, i kupiliśmy nowy dywan i kanapę, nie mówiąc już o pomalowaniu całego salonu. Dywan jest poplamiony, a kolor ścian przestał mi się podobać. To nie jest dokładnie ten odcień lawendy, o który mi chodziło. Jest za zimny. Jedynie kanapa jest w porządku. Ma ładne obicie, ale ją przecież możemy zabrać do nowego domu. I proszę, nie powtarzaj ciągle o kredycie, nie jestem idiotką. Można przecież dogadać się z bankiem i spłacić go wcześniej. Mamy w końcu trochę oszczędności. Pomyśl, możemy sprzedać ten dom i wynieść się gdziekolwiek chcemy. Może gdzieś nad jakieś piękne jezioro. W końcu dzieci są już dorosłe, a ty już niedługo przechodzisz na emeryturę. Chyba nie zamierzasz tu tkwić do samego końca. I co wtedy? Spytał Tomasz. Chcesz powiedzieć, że wszystkie twoje traumy miną? Oczywiście, że minął, stwierdziła bez chwili wahania. Mogę ci obiecać, że w nowym domu nigdy nie wrócimy już do tego tematu. Daleko stąd nie będę musiała się zastanawiać, czy ta mała faktycznie zabiła, czy tylko mi się przywidziało. Nigdy nie mów nigdy zaśmiał się Tomas. Ja nie żartuję, odpowiedziała. W głębi duszy czuła jednak, że nie mówi mężowi prawdy. Ta sytuacja siedziała w niej bardzo głęboko. A wielka niewiadoma dotycząca Jasmin i miejsca jej pobytu napawała ją grozą. Odbyła już z mężem dziesiątki takich rozmów, ale byle szczegół mógł przywołać te natarczywe myśli o ponurym listopadowym piątku sprzed pięciu lat, kiedy to wszystko się wydarzyło. A światła radiowozów rozświetliły senną zazwyczaj ulicę. Sali podświadomie czuła, że Jasmin od pewnego dnia pojawi się nieproszona jak zjawa z koszmaru. Właśnie dlatego, rozmawiając z mężem, który niechętnie wracał do tego tematu, świetnie zdawała sobie sprawę, że dobre kłamstwo może zadziałać niczym magiczne zaklęcie. Pojedziemy jutro nad jezioro Saint-Matias? zaproponowała nagle. Świetny pomysł! odparł Tomasz, nie dając po sobie poznać, że słowa współmałżonki wzbudziły w nim czujne zdziwienie. Moglibyśmy obejrzeć domy. Podobno budują tam piękne, strzeżone osiedle, dodała, przytulając męża. Dobrze, pojedziemy, odparł z westchnieniem. A czy teraz możemy już spokojnie napić się wina i zapomnieć o tej sprawie? Teraz tak, sali uśmiechnęła się szeroko. Nadal czuła jednak w sercu ów dziwny chłód, i mimo wysiłku toczenia normalnej, przyjemnej rozmowy, jej myśli wciąż krążyły wokół nastoletniej zabójczyni. Ta mała kiedyś tu wróci i może będzie chciała mnie odnaleźć. Muszę zrobić to, co zaplanowałam tydzień temu, pomyślała. Marcin Adam, leśna rzeka. Koniec rozdziału pierwszego. Czytał Daniel Frontczak. Na stronie marcinadam.com do kupienia leśna rzeka z autografem. Jeśli film Ci się podobał, wesprzyj kanał. Link w opisie. Do usłyszenia w następnym odcinku.